Występy lokalnych grup tanecznych poprzedziły w sobotę 29 maja na Stadionie Wiktorii przy ulicy Kosynierów mecz pomiędzy Młodzieżą z Wrześni a Von Felbitel, rozegrany w ramach partnerstwa obu powiatów. Założenia projektu, które realizuje tak zwane Młodzieżowe Biuro Współpracy Powiatów, jest takie, że jeśli wymyślają jakiś projekt, same grupy młodzieży je wymyślają, to później realizują taki sam element w Niemczech i w Polsce. Czyli dzisiejszy mecz to druga część projektu, który był przygotowywany, opracowywany przez parę miesięcy i grają zespoły równolatków, czyli 13-latków, dziewczyny i chłopacy w określonych proporcjach mieli być w tym składzie. No i po prostu bawią się. Mamy nadzieję, że wszystko, że tak powiem, dobrze się skończy, w tym sensie, że nikomu nic poważnego się nie zadzieje. Cieszę się, że jednak przyszło trochę ludzi i oglądają to. Młodzi mają satysfakcję, że ich ciężka praca nie idzie na marne, czyli że ktoś chce to oglądać. A najważniejsza rzecz to taka, że po prostu młodzi ludzie z Wrześni i z Von Felbitel mogą ze sobą być, bawić się, realizować jakieś wspólne pomysły. Kiedy się wzajemnie poznajemy, okazuje się, że różnego rodzaju uprzedzenia, które gdzieś tam, czy stereotypy, które funkcjonowały, nagle pękają jak bańka mydlana i te kontakty, przynajmniej w ostatnich latach mogę powiedzieć, są coraz bardziej ożywione, coraz bardziej naturalne i w jakby szerszych płaszczyznach. I to chyba jest sukces, że skończyliśmy z tak zwanymi oficjalnymi wizytami, natomiast ludzie kontaktują się między sobą i to jest chyba tym celem podstawowym, który osiągnęliśmy. W obu meczach wyraźnie dominowali młodzi wrześnianie, ale zarówno dla nich, jak i dla ich rówieśników z Niemiec wyniki nie miały większego znaczenia. Bardziej liczyły się nawiązane znajomości. Jeszcze przed meczem dała sobie znać grupa niemieckich wolontariuszy. Ja Nicolette się nazywam, 19 lat mam i w Wolfenbüttel pracuję w biurze dla młodzieży. Ja muszę mówić, że ja dużo już o Polsce wiem, bo moja mama jest Polką. Ale tu w tym projekcie się bardzo dużo nauczyłam, że najpierw myślałam, to jest taki gra Niemiec i Polska, ale się nauczyliśmy, że to tylko jest, żeby kulturę inną poznać, żeby z ludźmi dużo być, żeby razem szpas, ochota, zabawy mieć dużo, żeby się, żeby konekcję zrobić bardzo dobrą. Czy młodzi Niemcy różnią się od młodych Polaków? Nie, w ogóle, bo się bardzo dobrze rozumieli w tym weekendzie i razem grali, razem jedli, razem wszystko robili i będą później jeszcze razem grać, bo się einfach lubią i fajnie. Imprezę zakończyła darmowa loteria fantowa. 395 und 90.